Także jutro witajcie, jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A dzisiaj przygotowałem dla składzik za około milion won, tak jest za około milion won, więc naprawdę jest to bardzo fajny zespół. Przede wszystkim taki budżetowy, bo trzeba sobie powiedzieć, że na tym typie gry milion won to jest raczej budżetowy składzik. No i cóż, wiem, że jestem ten sam, po raz kolejny w tej samej bluzie, ten sam dzień, ale nagram to na zapas, naprawdę jest to wyczerpujące nagrywanie. Teraz wiem, dlaczego youtuberzy mówią, dlaczego właśnie to jest wyczerpujące. Wiem, że sporo powtórzenia, ale tak jak mówię, jestem troszeczkę zmęczony. W każdym bądź razie, jeżeli to ty chcesz, żebym to bezbudował składnik, to właśnie tam na dole w komentarzu napisz wiadomość z budżetem, z zapłatnikami niewymiennymi oraz platformą, na jakiej grasz. Koniecznie zaznaczajcie platformę, bo często tego nie robicie. No i co, bez przedłużania myślę, że lecimy. No i jak widzicie, tym razem defaultowa forma T4-3-3, więc no wracamy po raz kolejny do tego standardu, bo tylko raz właściwie była odskocznia do 4-2-2-2, a teraz po raz kolejny 4-3-3. No i cóż, zaczynamy. Na bramce po raz kolejny. Co to się stało, że chyba 3 odcinki rzędu nie ma Mike Manioł? Ale tym razem na bramce ma Trapa. Nie pamiętam, jak on ma na imię. Chyba Michael Trap, coś takiego. Kevin Trap. O, Kevin Trap. 89 dribblingu, 88 postawiania się, 90 refleksu i on nadal może się upgrade'ować. Co prawda Eintracht Frankfurt naprawdę nie wiem, jak sobie radzi w Bundeslidze, bo nie śledzę aż tak tej linii, ale generalnie karta naprawdę bardzo spoko. Według mnie lepszy troszeczkę w tym roku od Neuera, który ma overall nieba 2 wyższy, ale generalnie jest według mnie troszeczkę słabszy. No chyba, że mówimy o Neuerze tym w urodzinowym, to wtedy tam można się i poskillować się i właśnie się pobawić troszeczkę, więc no ciężko mi jest powiedzieć, który z rąkarzy będzie lepszy, bo przede wszystkim Trap jest tańszy od Neuera, ale nadal może się upgrade'ować. To jest plus właśnie tej karty. Na prawej obronie mamy Kyle'a Walkera. Wiem, że to może nie jest najlepszy wybór, bo Kyle Walker ma przyciane statystyki dribblingu. Kiedy zobaczymy sobie na to, ma 66 zmienności, 39 równowagi. Już niektórzy defensywni pomocnicy, czy chociażby środkowi defensorzy, mają tą statystykę wyżej ocenioną. Ale generalnie Kyle Walker przez wiele lat był najlepszy prawą obrońcą w FIFA. No teraz się to zmieniło, ponieważ no wiadomo, ten dribbling zaczął się liczyć i inne statystyki zaczęły się liczyć. Generalnie ja bym go widział na środku obrony, to będzie środkowy obrońca idealny, ponieważ no wzrostu aż tak nie potrzeba na środku obrony, bo mam bodajże 1,80 m, więc to jest wynik akceptowalny. Będzie 92 tempo, 80 gry defensywy, 82 fizyki, ale wiadomo, dobrze, że tym jest FIFA 21 i do tego już nikt chyba nie chce wracać. Kolejnym zawodnikiem jest Kimpembe. Już jeżeli chodzi o tego zawodnika, tak najbardziej można sobie pozwolić na umieszczenie na jego złotej wersji. Kiedy zobaczymy sobie na jego statystyki, no tak jak mówię, ma wyżej ocenioną zwinność na ten Walkera, co jest dosyć dziwne. Ale no nie ma się to zdziwić, ponieważ Kimpembe mimo wszystko i tak jest niesamowity zawodnik. 81 tempo, 83 gry w tej wersji, 86 fizyki, 70 dribblingu. Więc naprawdę przykorzackie jest to zawodnik. Dajcie mu cień, jeszcze przez jakiś czas myślę, że do to co da radę. Kiedy wyjdą te napakowane karty Team of the Season, czyli obstawiam gdzieś za 3 tygodnie, no to już Kimpembe raczej nie będzie do gry, ponieważ no 83 karta, 81 tempa, wtedy to no dosyć ciężko mu będzie, ale w tych gorszych składach nadal będzie dawał radę. Jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika, mamy tutaj NDK. Jeżeli chodzi o tego gracza, naprawdę jest to świetny zawodnik, dobrze, że jej dodało taką kartę, ponieważ potrzebowaliśmy takiego zawodnika na środku obrony w Bundeslidze. Wiem, że z nim był Upamecano, chociażby czy Lacroix, ale Lacroix jest dużo droższy. Upamecano jest no, gorszy, jeżeli chodzi o te tempo, ponieważ ma zdecydowanie gorszą kombinację statystyk pace'a. A NDK oprócz tego ma niesamowity dribbling, bardzo fajne wszystkie statystyki, 90 siły, 77 zmienności, 75 równowagi. Więc to wygląda przykozacko. I tak naprawdę nie musi się przyczepić chyba do żadnej jego statystyki, bo jak za kartę za 150 tysięcy, czy tam 170 tysięcy, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o lewego obrońcę, mamy tutaj mojego ulubionego zawodnika na tej pozycji, czyli Hernandeza. Jeżeli chodzi o tego, tą pozycję, to jest taka pozycja, w której na początku właśnie dużo graczy się zastanawiało, czy Theo Hernandez, czy Ferlon Mendy. Ale według mnie rywalizacja od początku była przesądzona, bo Theo Hernandez ma lepsze tempo, jest lepszy jeżeli chodzi o sylwetkę, no i lepszy jeżeli chodzi właśnie o to starcia fizyczne. A Ferlon Mendy troszeczkę już się myślę, że graczom przejadł, zresztą mi też, bo kiedy widzę go, widziałem go w każdym składzie w FIFA 21, w FIFA 20, to już mi się odechciało nim grać. No a Theo Hernandez jest naprawdę przykozakiem. Jeżeli chodzi o kolejnego grajka w tym zespole, jest to Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, zawodnik oceniony na 91, no dosyć sporo kosztuje, ponieważ no taka cena foderu teraz, no, te fodery mocno bo dosyć poszły do góry. Nie nawet przez takie SBC, bo do FIFA już naprawdę dawno nie wchodziłem, bo jakoś nie chce mi się w to grać. Może w przyszłości jakiś Summer RTG właśnie, no przekonamy się wkrótce, nie wiem, jeżeli zostawicie dużo łapeczek w górę. Oczywiście nie chcę wymuszać, ale no zobaczymy jaki będzie feedback, zrobię też ankietę, czy będziecie chcieli coś takiego, no i zobaczymy jak to będzie ostatecznie wyglądało. Jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika w tym zespole, jest to chyba najdroższy gracz w tym teamie, ponieważ jest to Kylian Mbappé.
kwestię 91 nadal potrafiący zrobić dużą krzywdę rywalom, 97 tempo, 88 strzały, 92 dribblingu, 77 fizyki, 80 podań. To wygląda naprawdę przekazacko, przede wszystkim te krótkie podania, czyli najważniejsze dla napastnika to oceny na 85, 92 zwinności, 83 równowagi, 88 wytrzymałości, 92 ustawiania się, 93 wykończenia, 86 siły strzału. Więc to jest naprawdę przekazacki zawodnik. Nie wiem, czy napastnik kompletnie, bo do tego, żeby być napastnikiem kompletnym, brakuje mu tak naprawdę tylko główek, które posiada jego karta Team of the Year, ale no wiadomo, też za 400 tysięcy monet na tym etapie gry nie da się mieć wszystkiego. Ale i tak Kylian Mbappé myślę, że zrobi naprawdę robotę jeszcze przez jakiś czas. Myślę, że on do końca gry będzie dobry, będzie użyteczny, bo na razie jest naprawdę bardzo dobry. Gdyby te karty to będzie troszkę słabszy, a potem może kiedy ten Summer Hit czy tam Summer Stars, to już będzie mu ciężko troszeczkę, ale i tak myślę, że to jest spoko wybór. Kolejnym zawodnikiem jest Tchouaméni. Jeżeli chodzi o tego gracza, bardzo go lubiłem naprawdę używać w tej wersji 82 czy 84. Jego wersji postawy jakoś nie odkryłem jego talentu, ponieważ jego wersja 89 jakoś nie podpasowała mi samymi statystykami, jakoś nie pasowała mi do składu, ale ta wersja 84 jak najbardziej potrafiła zrobić dużą różnicę. Także 86 to wersja Third Inform Kit się tutaj znajduje. Jest to jeden z mniejszych zawodników, którzy zdobyli w tej chwili właśnie 3 informy. 86 ogółem, 81 tempo, 85 gry, 89 fizyki i do tego aż 86 dribblingu. Tak na defensywnego pomocnika naprawdę bardzo, bardzo fajnym wynikiem. Ponieważ 84 zwinności, 77 równowagi, to są naprawdę bardzo fajne statystyki, do tego 92 wytrzymałości, 89 siły. Więc naprawdę to jest przekazacki zawodnik kosztujący tylko tam 30 tysięcy monet, co jest naprawdę niedużym wydatkiem jak za takiego zawodnika na tym etapie gry. Jeżeli chodzi o prawe skrzydło, mamy tutaj Raheema Sterlinga, tak muszę zobaczyć, jaka jego wersja? Wersja Inform oceniona na 89. Niby można było się pokusić do jego wersji Winter Wildcard, z tym, że ona ma właśnie podwyższoną, słabszą nogę, ma dużo lepsze wykończenie, a ta wersja Raheema Sterlinga będzie, on po prostu będzie biegał tutaj na skrzydle, w związku z czym chciałem myśleć tutaj zawodnika, który będzie potrafił biegać, który będzie potrafił dryblować, ewentualnie podać. Raheem Sterling jak najbardziej w to się wpisuje, ponieważ kiedy zobaczymy sobie na jego statystyki, to 95 zwinności, 94 równowagi, do tego wykończenie 86, siła strzału 79, więc to nie jest najgorsze statystyki. Bardzo fajne ogólnie w tej chwili, kiedy odjęli mu to tempo, myślałem, że będzie dużo gorsze, ale generalnie nie gra mi się nim jakoś fatalnie. Kolejnym zawodnikiem w tym zespole będzie Gabriel Jesus. Jeżeli chodzi o tego gracza, naprawdę spoko karta. No co prawda na ten etap gry troszeczkę może brakować mocnego tempa, ponieważ 89 na napadzie to nie jest jakiś super wybitny wynik, ale 91 dribblingu, 91 strzału, 81 podań. Wiem, że tutaj fajnie było myśleć jego wersję tą ognistą, bo ona jest dużo lepsza, bo przede wszystkim szybsza. Ale no i tak bliżej, że to przede wszystkim 96 zwinności, 92 równowagi, 88 wytrzymałości, 94 wykończenia, 92 siły strzały, 98 ustawiania się. Więc to wygląda naprawdę przekazacko, jak najbardziej Gabriel Jesus może się znajdować w tym zespole, bo naprawdę robi robotę. No i ostatnim zawodnikiem w tym zespole jest chyba jeden z... No, ciężko mi powiedzieć, czy on jest jednym z gorszych, ale na pewno ja Neymara zawsze lubiłem. Oj, ten składnik dosyć mocno podrożył, zaraz wam powiem, ile kosztował wcześniej. Kosztował dużo, dużo mniej, bo kosztował aż około 100 tysięcy mniej. Budowałem go nie aż tak dawno temu, więc sens każdy w kalejdoskopie. W każdym razie Neymar osiągnął cenę foderu, trzeba sobie iść. Znaczy może nie aż tak foderu, ale niedawno właśnie był foderem na Xboxie, a teraz no nie wiem, ciężko mi powiedzieć dlaczego. Bo Neymar mi się grało naprawdę bardzo fajnie, ja go miałem w swoim postępem w zespole. Ale dawno się nie grałem, więc może ten silnik gry się na tyle zmienił, znaczy na tyle ten patch zmienił ten silnik gry, że Neymar nie jest już aż tak OP, ale mam nadzieję, że tak nie jest, że Neymar nadal jest spoko. I na niego pewnie sobie gry myśliwy, że podejść mu do tempo i siły strzału, która u niego jest najgorszym, największym mankamentem. Jeżeli chodzi o formację w tym zespole, to formacja 4-4-2 wlatuje Raheem Sterling razem z właśnie Neymarem na skrzydłach. Jeżeli chodzi o napad, to Mbappé z Gabrielem Jesusem, właściwie Jesusem, bo to jest brazylijski. I tak to się prezentuje, właściwie można było myśleć, a nie, bo wtedy Kimpembe nie miał, bo zgrałem wtedy, no trzeba było pomyśleć na jakimś Johnem Stonesem, jeżeli chcielibyście tak startować, ale no, John Stones to nie jest to jakoś z Kimpembe. W każdym razie, to połączenie w środku pola może robić robotę, poczułam taki typowy defensywny pomocnik Kevin De Bruyne, taki bardziej box to box, który też potrafi zagrać dużo, dać dużo od siebie w ofensywie, więc to będzie naprawdę bardzo fajnie śmigało. I tak naprawdę to chyba będzie jedyna formacja do tego zespołu, wiem, że rzadko buduje składy tylko pod jedną formację, ale po 4-2-3-1, no co, Gabriel Jesus ma grać na skrzydle, jakoś tego nie widzę. No Mbappé na skrzydle też, no to jest marnowanie tego zawodnika, bo Neymar raczej na SPO by się nadawał, no i cóż.
No i się to było tyle. Do zobaczenia wkrótce. Jestem Dandał, oczywiście strzeleczka. Trzymajcie się.